łacińska sentencja po polsku brzmi tak: przeto już nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tę godność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tobie przyznali. A przeto ja ciebie, doktorem ekonomicka, zamianuję i ogłaszam, że zostałeś mianowany. Wszystkich praw i obowiązków tobie udzielam. Dla potwierdzenia tego dyplom ten, poproszony pięcięcią Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tobie do rąk przekazuję. I tak powiem nigdy, impetus, cognus honoris, sole principi distinguarum economicarum et commercium, tibi impetiamus. Ergo ego, te doctorum honoris causa creo, gratum per nuntum, omniaque doctoris honoris causa, juro a privilegia, in te contra, in eius quere fidem, hoc diploma, sole principi distinguarum economicarum et commercium, sigillo incipitum, tibi in manus brava. W ciągu tych kilkudziesięciu ostatnich dni w swoich myślach napisałem kilkadziesiąt wystąpień na tę uroczystość. Wtedy, kiedy dowiedziałem się, że została podjęta uchwała przez Senat. Nie było takiego dnia, abym nie zmieniał wersji tego wystąpienia. To jest największe wyzwanie. Ponieważ jak w tym miejscu mogę zmieścić autorów, współautorów tego wyróżnienia, tego honoru? Jak mogę zmieścić w tym miejscu moich rodziców, moich najbliższych? Jak mogę zmieścić w tym miejscu nauczycieli znakomitych, którzy przybyli ze wschodu, żołnierzy, którzy walczyli na wszystkich frontach, a którzy byli moimi, naszymi sąsiadami. W tym orszaku, który tu powinien stanąć i stoi w moich myślach, są znakomici twórcy oczywiście reform, bo rząd premiera Mazowieckiego, reformy Leszka Balcerowicza, profesora Leszka Balcerowicza, ale przede wszystkim w środowisku bankowym wiele osób, które zdecydowały się na wielką odwagę skorzystać ze swoich talentów. Dzisiaj tę ideę wypowiedzianą przez Coelho nadesłała nasza mi przyjaciółka, nasza znajoma Toni Weimer z Niemiec, pisząc, że każdy jest obdarzony uniwersalnym darem talentu, ale wielką odwagą, największą odwagą jest skorzystać z tego talentu.